Hej, hej, z tej strony Kirton. Przerywamy ciszę. Będzie to vlog, pogadanka krótka o Pokemonach, właściwie o Tazosach. Chciałbym najpierw przeprosić za ciszę stałych bywalców mojego kanału, gdyż problemy zdrowotne oraz po prostu różne z internetem sprawiły, że nie było filmików. Uznałem, że będzie raz na tydzień filmik wieszczał. A na weekend będę chciał robić się vlog, albo po prostu pogadankę na jakiś temat, więc jeżeli będziecie chcieli na jaki temat, to komentujcie śmiało. Ja będę starał się zrobić. To chciałem przedstawić kilka rodzajów Tazosów, tak. Najnowsze Tazosy metalowe, Pokémon jego ewolucja ewentualnie dwa razy, tzw. swojsko Metal Tazo. Było ich kupę. Pokażę ich wszystkie oczywiście na koniec. Tu jest reprezentant kamienia, Omyt Omaster. Ja się wychowywałem w tych pięknych czasach, gdy Pokémony były jednotypowe. Troszkę się dowiedział, że i tak jest następny typ. I wziąłem tutaj Pokémon Korygę, który był akurat pierwszym moim z Metal Tazo, dlatego go wziąłem. Tak, tu mamy Goldie. Tu się już widać, że w pierwszych Tazosach był Pokémon i silne, słabe typy były. Tak, ogień, ziemia i stal był silny. Był numer. Niestety słabo widać. Odisz roślinny. Teraz już widać lepiej tutaj napisy. No i Skyter. Uj, Skyter ucieka. Chyba się obraził. Tak, kolejną wersją były Tazosy, gdzie była naklejka z Tazosami. To jest akurat Krzatu, to jest tak zwany Pokémon Duo Tazo. Był album, się zbierało naklejki. Ja nie miałem albumu, ale czy zeszyt właściwie, nie wiem. I posiadałem, ale ja zbierałem ja je wkładałem sobie do zeszytów. I ostatni odcinek Tazosów to jest Pokémon Flash Tazos, Coalicję i Pinceo. Pinceo, nie wiem jak się wyraża. Utknąłem dość tak do drugiej, trzeciej generacji. Teraz systematycznie nadrabiam to. Żeby nie było, że mam tylko kilka tych okazów, pokażę zaraz nieskromnie moja ocalała kolekcja, tak delikatnie. Ale to nie, oczywiście wrzucamy, ale to są powiedzmy także szczątki. Miałem wszystkie 150 Tazosów, a nie miałem Mew i Mewtwo, czy 149, czy 150. Nie pamiętam dokładnie. Tak, mam kartę Pokémon. Sobie o tym oczywiście osobny odcinek. Tak, niedawno były w McDonaldzie promocja z Pokémonami. To mam dwie figurki Pokémon. Planuję zakupić kolejną jako fan, nadrabianie anime. Postaram się zdobyć mangę, żeby też trochę poczytać. Ogólnie powiem tak, Pokémony dorastały ze mną. Kiedy się pojawiły, w pierwszym pół roku to był mój dziadek. Jeszcze wtedy pamiętam, byłem mały chłopcem, miałem 8 lat. Czy 7 nawet? 7 chyba jak się pojawiły. Bardzo był duży hype, zawsze się oglądało, bo zawsze był obowiązkowy Pokémon. Później przyszły Dragon Ball, też pustoszały podwórka, nie tylko na Pokémon, ale na Dragon Ball. Ale o Dragon Ball będzie osobny odcinek. No i bardzo dużo od mnie zajmuje. Mam zamiar zrobić jeszcze szerszy vlog, gdzie wszystkie materiały swoje Pokémon zdobędę, albo po prostu no mają figurki, wtedy bardziej się będę rozwodził. To taki mini vlog, pogadanka o Pokémonach, po prostu. Chciałem przerwać ciszę na kanale, postaram się dzisiaj zrobić jeszcze recenzję Obrońcy Skały albo Pohatu 2015. Wielkie dzięki za subskrypcję, postarajcie się zasubskrybować, postaram się rozwijać kanał. To jest dosyć takie spartańskie warunki, bo tu nie mam tła, które mam na stacji. Już po prostu jestem w domu, a tam to mam na stacji i tam mam trochę lepsze warunki, tak? To wiadomo jak tu w domu jest. W każdym razie wielkie dzięki z tej strony Kraton. Na razie, cicho.